W tym odcinku pokażę Ci, jak zaimportować dane z dysku Google, z pliku Excela umieszczonego na dysku Google lub z arkusza Google. Tak, aby można było te dane w Excelu odświeżać, gdy jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone na dysku Google. Ten proces będzie wymagał kilku kroków. Po pierwsze, będzie trzeba udostępnić plik na dysku Google, utworzyć odpowiedni link. Potem będzie można zaimportować te dane do Excela. Pokażę Ci po drodze przy imporcie, że trzeba będzie je troszeczkę sprzątnąć, a na koniec przetestuję to odświeżenie, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Brzmi ciekawie? To działajmy! Ale zanim to wszystko wytłumaczę, to jeszcze prośba, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to klikaj w przycisk subskrybuj. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to jak zwykle klikaj łapę w górę. Dołącz też do moich kontaktów. Link znajdziesz w opisie pod filmem albo w prawym górnym rogu ekranu. Do dzieła! Więc po pierwsze, idę na dysk Google i udostępnię odpowiedni plik. Także wskakuję do dysku Google. Po zalogowaniu się na dysk Google klikam na pliku, który chciałbym udostępnić prawym przyciskiem myszki. Wybieram polecenie Pobierz link. Pojawi się okienko, w którym wystarczy ustawić udostępnienie dla każdej osoby mającej link. Poziom minimalny przeglądający w zupełności wystarczy. I potrzebny będzie ten link udostępnieniowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, udostępniający tę zawartość. Więc kopiuję ten link, potwierdzam, że chciałbym ten plik udostępnić i wracam do Excela. I to w zasadzie wszystko, co muszę zrobić na dzień dobry na dysku Google. Teraz w Excelu powinienem utworzyć odpowiedni link, który Excel będzie w stanie wziąć pod uwagę i zaimportować dane z tej lokalizacji. I ten link powinien mieć określoną formę. Spójrz, powinien wyglądać w taki sposób. Więc wkleję gdzieś do pustej komórki to, co przed chwileczką skopiowałem z dysku Google, ten link do udostępnienia pliku. I zobacz, w tym linku mamy taki długi ciąg alfanumeryczny. To jest tak zwany identyfikator pliku i ten identyfikator jest potrzebny tutaj, w tym miejscu. Tak, aby powstał mi taki właśnie link, który ja tu już wcześniej przygotowałem. Spójrz, to jest link zbudowany według tego schematu. On różni się o ciupinkę od tego oryginalnego. Zobacz, zamiast Drive jest Docs, zamiast File jest Spreadsheets, a tutaj oczywiście jest wklejony ten ciąg alfanumeryczny. Więc kopiuję ten link, który wcześniej przygotowałem i teraz jesteśmy gotowi do importu. Więc klikam w kartę dane, w karcie dane w grupie pobieranie i przekształcanie klikam przycisk z sieci web. Lub, jeżeli tego przycisku jakimś cudem nie możesz zlokalizować, to wchodzisz w przycisk pobierz dane, następnie do grupy z innych źródeł i tutaj również znajduje się polecenie z sieci web. Klikasz to polecenie i w okienku, które się pojawi, wklejasz ten link, który przed chwileczką przygotowałeś. Ctrl V. Klikam przycisk OK. Jeżeli pierwszy raz podłączam się do dysku Google, to jeszcze Excel zapyta, w jaki sposób ma się podłączać do tej zawartości udostępnionej na dysku Google. I tutaj dostęp anonimowy w zupełności będzie w porządku. Klikam przycisk Połącz. Będzie trzeba sekundkę poczekać i pojawi się po chwili takie okienko, w którym Excel wyświetli zawartość tego pliku udostępnionego na dysku Google. I zobacz, w tym pliku, w moim przypadku będą dwa arkusze. Arkusz PM, w którym nic tam nie ma i arkusz zamówienia, w którym są dane, które mnie interesują. Więc zaznaczam ten arkusz zamówienia i będę chciał jeszcze troszkę z tymi danymi popracować, zrobić jeszcze jedną malutką rzecz, zaraz Ci powiem dlaczego i jaką. Żeby to zrobić, klikam w przycisk przekształć dane. Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okienko edytora Power Query, czyli takiego dodatkowego programu, który jest w Excelu wbudowany, przy pomocy którego możemy importować dane i sprzątać dane na etapie importu, wzbogacać je albo przekształcać. Jak przewinę się na sam dół tych danych, to spójrz, te dane ciągną się tu do wiersza 100 któregoś, a potem znajdują się wiersze zupełnie puste. Tych wierszy pustych przy imporcie nie potrzebujemy. Czemu one tutaj są? Dlatego, że dysk Google, arkusze Google prezentują dane trochę inaczej niż zwykłe pliki Excela. W zwykłym pliku Excela od razu widzisz cały arkusz, czyli 1,048,576 wierszy. A na dysku Google jest troszkę inaczej. Spójrz, wskoczę do dysku Google
i zedytuję ten plik. Klikam na nim prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie otwórz w, następnie arkusze Google. Klik. Ten plik zostanie otwarty. Mogę oczywiście na dole wybrać, do którego arkusza chciałbym wejść. Zobacz, są tutaj te dwa arkusze, które przed chwileczką widzieliśmy na etapie importowania. W arkuszu PM nic tu nie ma, są tutaj tylko te grafiki. W arkuszu zamówienia są te dane. I zobacz, arkusz Google prezentuje dane w taki sposób, że nie widać, tak jak w Excelu, troszeczkę ponad miliona wierszy, tylko widać tych wierszy tyle, ile będziemy chcieli, żeby było ich widać. Tu na przykład jest widocznych 200 wierszy. Jeśli będzie potrzebne trochę więcej wierszy, to wystarczy je wstawić tutaj. 1000, 2, ile chcemy w zasadzie. Z drugiej strony może być tak, że arkusz Google będzie sam automatycznie dostawiał nowe wiersze. I teraz rozwiązania tego problemu z tymi pustymi wierszami są dwa. Albo tu w arkuszu Google te wszystkie puste wiersze wywalasz, czyli usuwasz i wówczas przy imporcie ich nie będzie. Albo tutaj w pliczku na dysku Google niczym się nie przejmujesz i tu nic nie modyfikujesz, tylko w Excelu na etapie importowania tam te niepotrzebne wiersze wyrzucasz. I tak zróbmy. Tu na dysku Google nic nie będę zmieniał, zostawiam wszystko tak jak jest. Zamykam tę kartę, wracam do Excela i teraz w edytorze Power Query, aby pozbyć się tych pustych wierszy, klikasz w karcie narzędzia główne w przycisk usuń wiersze, następnie w polecenie usuń puste wiersze. Tak. I to polecenie wyrzuca wszystkie niepotrzebne wiersze. Jeżeli praca z tym narzędziem, z Power Query, czyli importowanie danych, przekształcanie tych danych, łączenie z różnych źródeł, z różnych plików arkuszy Cię interesuje, to zapraszam Cię do kupna mojego kursu dotyczącego Power Query. 40 ponad lekcji, 40 ponad filmów. Link do tego kursu znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu i też w opisie pod filmem. Lub oglądaj inne filmy z playlisty dotyczącej Power Query. Ta playlista będzie wyświetlona na końcu tego odcinka zupełnie za free tutaj na YouTubie. Dobra, dokończmy ten proces, więc aby móc z tych danych skorzystać, to powinienem je teraz wrzucić do Excela. Albo mogę załadować je do arkusza, albo mogę je przekazać do modelu danych. Pójdźmy tą prostą drogą. Przekażę je do arkusza. Żeby to zrobić, klikam w karcie narzędzia główne, w dolną część przycisku zamknij i załaduj, wybieram polecenie zamknij i załaduj do. To polecenie wyświetli okienko, w którym będę mógł wybrać, gdzie te dane chciałbym załadować. I zrobię to, co mi Excel proponuje. Załaduję je do tabeli, do nowego arkusza. Więc klikam przycisk OK, czekam chwilkę i spójrz, pojawia się nowy arkusz i do tego nowego arkusza za sekundkę wskoczą te zaimportowane dane. Po prawej stronie, w tym panelu, który automatycznie się pojawił, mam informację, że w chwili obecnej zaimportowanych zostało 105 wierszy. Wprowadzę jakieś zmiany na dysku Google, więc znowu wskakuję na dysk Google, zedytuję ten plik, więc ponownie otworzę go w arkuszach Google, pójdę na koniec i dopiszę jakiś nowy wiersz. Oczywiście ten nowy wiersz mogę dostawić w środku, mogę dostawić na końcu, dostawię na końcu, żebym nie musiał go za chwilę szukać. I jakiś identyfikator, na przykład kuku, AA, dopiszmy DHL i niech będzie 200, a obok 400. Zmiany na dysku Google zapisywane są od razu, na żywo. Mogę ten arkusz Google mieć otwarty, mogę go zamknąć, nie ma to większego znaczenia. Idę teraz do Excela i najlepsza część całej zabawy. Klikam w tej tabeli, która powstała mi w wyniku importu, lub klikam na nazwie zapytania, które tę tabelę zwróciło, prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie odśwież. Spójrz, na razie 105 wierszy. Klikam prawym na tej tabeli, wybieram odśwież, chwilkę czekam i spójrz, 106. Sprawdźmy, czy na końcu jest ten nowy wiersz, który dopisywałem. Spójrz, jak pięknie, kuku, a. Prawda, że fajne? Jeżeli podobało Ci się to, co pokazałem w tym odcinku, to jak zwykle klikaj łapę w górę, subskrybuj mój kanał, dołącz też do moich kontaktów, link w opisie pod filmem albo w prawym górnym rogu ekranu. To wszystko w tym odcinku. Jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli interesuje Cię tematyka importowania danych, sprzątania danych przy imporcie lub łączenia danych przy imporcie, to zapraszam Cię do mojego kursu Power Query. Możesz ten kurs zakupić. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem albo w prawym górnym rogu ekranu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.